Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5. Moi drodzy, znajdujemy się z powrotem w naszym miasteczku. Otóż jest to spowodowane tym, że pisaliście mi, żebym skupił się dosyć, przynajmniej na razie, na tych misjach fabularnych, które mamy. Chodzi tu o to, że mamy tego ojca i tą babeczkę tutaj. Także jak widzicie, tutaj mamy misję i mamy misję też w kościele. Ja myślę, że pierwszy zrobimy to u pastora. To są jakby misje główne, fabularne, więc szczerze powiedziawszy, chyba wypadałoby ogarnąć co nieco. Może nam się odblokuje więcej punktów, chociaż poczekajcie. Ja jeszcze sprawdzę, ile my mamy punktów dostępnych. Bo mamy chyba dostępne punktów 2. Natomiast wyzwania. Zobaczcie, mamy liczbę zabójstw karabinem szturmowym, no to już niedługo. Karabinem wyborowym, zabójstwa tym, czyli musimy tak na dobrą sprawę ze wszystkim pozabijać. Strzały w głowę, to myślę, że nam najszybciej wpadnie. Przejechanych też możemy zrobić. Standardowe eliminacje to też myślę, że zrobimy. To wiecie, wraz z... dystans pokazany w kombinezonie, uratowanie cywila, to już mamy zaliczone. A boomer zabił prawie 10 osób. Fajnie. Także słuchajcie, no jest z tego naprawdę, naprawdę sporo, natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ja myślę, że teraz zrobimy sobie misję dla pastora. Dzień dobry. A z tobą jeszcze porozmawiam? Nie? Sieć tu. Boomer. Dobra. Jaka broń. Glad you're looking to do more here. We need you. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance has been that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. No dobra. Czyli dobry Samarytanin, misja fabularna, przynajmniej obserwować. Dobra, to oczywiście sobie też zrobimy. Myślę, że pojedziemy sobie quadem. A w którą stronę? 1300. Świetnie wręcz. No ale dobra, możemy się przejechać. Myślę też, wiecie co, ja bym z wielką chęcią sobie sprawdził, czy tu gdzieś będzie jakiś indyk, bo gdyby się okazało, żeby był, to byśmy oskurowali i mielibyśmy, wiecie, już zaliczone. No, ale może być różnie. O, chyba to nie był dobry pomysł. Wiecie, czego mi tu brakuje? Brakuje mi minimapy. Naprawdę, brakuje mi minimapy. Są ryby? Są ryby. Wiem, że można ryby łowić. Co? Oni mnie chyba nie widzą. To jest mocniejszy pan. Dobra, osadzony. Ja nie mam apteczki! O, w dupę! No chyba to jest żart jakiś w chwili obecnej, right now. What the fuck? Aha! No i dobra, i teraz jest pytanie, czy to czasem nie chodziło o to? Że to jest jakaś część fabuły? Oj, wydaje mi się chyba, że niestety, bądź też niestety tak. Okej. To chyba była jednak część fa... To jest chyba jednak stety czy niestety część fabuły. Gates onto Eden.
Siema. This one's not clean. Mhm. You mocked the cleansing, John. No, Joseph. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Nie podoba mi się to, ale nie mamy wyjścia. Kurde. Dzień dobry, Joseph. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. The gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. This one shall reach the atonement. Or the gates of Eden shall be shut to you, John. Oi, Johnny, Johnny. No niestety, ale przed tobą się zamkną wszystkie bramy. You will confess every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small. I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Nie podoba mi się on. Całe szczęście, że udało mi się, że tak powiem, wybrać od razu tak na dobrą sprawę misję z nim. W sensie jego terytorium, tak? Oj, powiem wam, że będzie kiepsko, będzie kiepsko. If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Ooh. Okej, to slow-mo mi się podoba. Jednak, czyli to była część fabuły. Całe szczęście. Dzisiaj już myślałem, że coś zlamiłem, nie? No, dokładnie. Dobra, mam nadzieję, że odzyskałem wszystkie moje rzeczy. Oczywiście. Zabezpiecz punkt kontrolny, dobra. To są moi... O, snajperzy. Będzie ich trudno zestrzelić. Ale chyba nie mamy wyjścia, chociaż mogę to zrobić po cichu. Chociaż już teraz to już kaplica, już się po cichu tu nic nie zrobi. Czy mój pies właśnie umarł? Dobra, oni są tutaj tak porozrzucani. Więc może tak, zacznijmy przede wszystkim od snajperów. Wiecie, całe szczęście, że wziąłem sobie przed nagraniami, wziąłem sobie też lepszy celownik i trochę zmieniłem sobie. Dobra, strzały w głowę, wyzwanie ukończone, więc dostaniemy też punkty. Tu jeszcze gdzieś jakiś jest?
Nara. Z łamasy. Nein. Patrzcie, granat. Dobra, broni na razie nie będę wymieniać. Czy to jest wszystko? Teraz jest wszystko. Dobra. Słuchajcie, pykło ładnie. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. No dobra. No serio, Merle. Jeszcze idą? Kurde, nie zdążę. Ale wiecie co, strasznie fajny motyw jest z tym, że trzeba je reanimować, że wiecie, są jakby częścią ekipy i wszystkich, tylko że właśnie, jak widzicie, oni też zdychają niestety. Dobra, jesteście wolni. To jeszcze nie koniec. Dobra, to są nasi. Co to, przepraszam, jest za oznaczenie? Aha. Moździerzownia, okej. Fuck. Gdzie jest mój w ogóle pies? Dobra, słuchajcie, ile mamy punktów? Mamy 4 punkty, strasznie mało. Aha, spluwa chwilowo niedostępna, czyli to jest chyba raczej kwestia tego, że zadanie, nie? Znowu tu cisną tymi ładunkami. Dobra, plus jest taki, że mnie nie zauważyli. Więc możemy spróbować ich jakoś po cichu tutaj dziabnąć. Panie moździerzowy, pan się ogarnie. Cicho tam. Zróbmy tak. Pięknie. O to chodziło. Jest też amunicja. Dobra, jesteście wolni. Ale fajnie tym moździerzem tu się ciśnie. Oni są tam w ogóle w bardzo dużych ilościach, więc myślę, że jak będziemy cisnąć cały czas moździerzem. O nie! Bok, bok, bok! Halo! Wyjdź z tego moździerza! Jesus,
Świetnie. Ty, no żyjżesz. Wstawaj. Będziemy mieli lepszy. Dobra, zdobywasz 2 punkty talentów. Dobra, idzie następny, widzę. Tu z boku widzę chyba idą. Ja pierdzielę, oni z każdej strony tu idą. Wstawaj, żeż. Świetnie. Jeszcze sam... Aaaa! Gdzie jest ten celownik? Ja pierdzielę! What the fuck? No kurde, powiem wam szczerze, że się tragicznie jedzie, nie? Nie wiem, duże grono z was pisało, że gra jest prosta. Ona nie jest wcale taka prosta. Naprawdę. Ciekawe co by było, jakbym odpalił, nie wiem, wyższy poziom trudności jeszcze. To już by w ogóle była chyba katastrofa. Dobra, ja myślę, że my będziemy tymi moździerzami tutaj bardziej. Ale gdzie? Gdzie jest mój cel? Świetnie, jeszcze gdybym wiedział, że... O, dobra. Jedziemy na most. Tutaj na pewno też oni idą z dołu. Więc będzie trzeba gdzieś tutaj dziabnąć moździerz. Na pewno właśnie z przodu. No i oni tu idą z boku, nie? No świetnie! Kuźwa! Przecież ja ich tu dziabnąłem! What the f... Nie ogarniam. Bez kitu, słuchajcie, naprawdę nie ogarniam tego. Masakra jakaś. Wiecie co, ja chyba będę po prostu do nich strzelać z bliska. Średnio mi się chce ten moździerz używać, bo to jest jakaś masakra jedna wielka, co prawda. Możemy im tam, wiecie, postrzelać trochę. Tu, gdzie ja w ogóle teraz strzeliłem? Gdzieś tam dalej, tu bym chciał. Dobra, teraz idą z boku. Idą. Nara. Dobra, napierdzielanie, wiecie co z tego? No, oni w ogóle z każdej strony idą, nie? To jest w ogóle hit. A, bo oni się tu tak dostają. Czymś we mnie rzucili granatem. Dobra, trzeba to... Musimy, słuchajcie, osłaniać się tutaj na pewno w miarę, na zasadzie, że wiecie, bronią, na pewno nie moździerzem, bo to jest bezsensowne w ogóle. Leci śmigłowiec.
Dobra, wsiąść do helikoptera i świetnie, skończyła mi się właśnie amunicja, nie? Kotwiczka. Jedziemy. Jedziemy. A, w górę! Ała, 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 ała. Dobra. Słuchajcie, chyba nam się udało. Aha, on leży! Nie wierzę w niego, nie? Wstawaj! Spierdzielamy! Wsiadłeś? No nareszcie. Ja pierdzielę! Masakryczne są te misje bez kitu. Okej. No właśnie widzę, z czym się mierzycie. Z katastrofą jedną wielką. Napierdzielają, słuchajcie. Masakrycznie. Powiem wam tak, naprawdę nie jest łatwy ten Far Cry. Nie wiem, albo jest kwestia tego, że bardzo dawno nie grałem w gry tego typu i idzie katastrofalnie, albo kwestia tego, że zbyt łatwy też nie jest. Ale z drugiej strony mi się to podoba, że nie jest tak łatwo. Natomiast tak jak mówię, to jest, wiecie, kwestia tego, żeby to wszystko powyczuwać, poogarniać i tak dalej, i tak dalej. No. Dobra, udało się. Mogę wysiąść? Macie amunicję? Błagam, powiedzcie, że macie amunicję do mojej broni. Halo, któryś z was musi mieć amunicję do mojej broni. Dobra, biorę to. Dobrze, słuchajcie, także tą misję mamy zrobioną i widzę też, że odkryliśmy dosyć fajnie tutaj dużo punktów. Mamy oczywiście posesja Diver Spike'a jakiegoś. Ile mamy punktów? 6. Ja chcę więcej. Co muszę wykonać, żeby zdobyć jeszcze punkty? A standardowa eliminacja, no właśnie, to by trzeba było zrobić. Łączna liczba zabójstw, dwóch jeszcze musimy dziabnąć, wtedy dostaniemy 3 i będziemy mieli punkty. I będziemy mogli sobie wziąć łuk, ewentualnie zwykłą broń i to mi się podoba. Dzień dobry. Tu domyślam się, że chyba jest diamencik, słuchajcie. Komuś ogóreczka. Dobra, obiekt z misji. W sensie, jeżeli tu jest diamencik. Ej, dobra. Mam kluczyk. Schodzimy. Okej, okay, potrzebny. Znowu prąd? Nie wierzę. Dobra, czyli słuchajcie, znowu będziemy musieli włączyć prąd. Jak go włączyć? Trzeba będzie jakoś. Tylko domyślam się, że musimy wyjść na zewnątrz. I znowu doprowadzić tutaj prąd. Jak? Czekajcie.
Czy to jest potraktowane jako misja? Tak. Obserwuj. To jesteśmy sobie ewidentnie tutaj w tym miejscu. Dobra. Więc będzie trzeba znaleźć skrytkę. Ja wiem, gdzie jest skrytka, tylko kwestia jest tego, jak doprowadzić znowu prąd. To jest dobre pytanie. Bo bez prądu to ja nic nie zdziałam. Słuchajcie, klucze wzięliśmy. Tylko kwestia jest właśnie odpalenia prądu. Tylko, że tak, na zewnątrz to widzę, że tutaj, słuchajcie, nic nie ma. W tej szopie również. Tu jest nasz kładzik. Wydaje mi się, że ten prąd trzeba gdzieś włączyć w środku. Czekajcie. Tu na górze w ogóle coś jest. Czy ja mogę tu jakoś wejść? Wiecie co? To jest ciekawa sprawa. Dlatego, że... Tu jest w ogóle jakiś biały punkt zaznaczony. Spoko. Chyba nie dam rady tak wejść. Ale właśnie, zobaczcie, jest piętro. Coś musi być ewidentnie na górze. Pytanie jest tylko, jak wejść na górę. Halo. Dobre. Patrzcie, tutaj mamy... Tam ewidentnie coś jest, tylko że... Ja tam nie wejdę, nie? Pies by to... Patrzcie, nawet nie mogę się tego złapać, nie? No bo tutaj tak, tu jak wejdziemy i nawet zejdziemy na dół, to gówno i tak będzie, bo tu się nie da nic włączyć. Chyba, że... Patrzcie, no niby są generatory. Ale nie ma prądu. Chyba, że... Brawo, Wojciech. Dałeś radę, widzisz? Wow, 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 wow. Ugaś, ugaś ogień, ugaś ogień, ugaś ogień. Apteczka. To było chyba celowe. Mhm. Masakra. Ile cashu. Wow. No mamy jakieś bronie. No to jest niestety broń, której ja nie za bardzo chcę. No dobra, trochę słuchajcie cashu nam wpadło. Spoko. Mogę stąd wyjść. Ale! Poczekajcie sekundę, bo... Chyba mamy wbity punkt, gdzie możemy sobie kupić... 9 mamy. No i o to chodzi. I ja chcę właśnie dodatkowy futerał na bronię. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nareszcie. Więc wiecie co? Ja sobie wrócę i weźmiemy sobie tą snajperkę jedną. Ona nam się przyda. Potem jeszcze ogarniemy punkty na następne i wtedy sobie ewentualnie wiecie co zrobimy. Tak, oczywiście w miejsce to, które nie mamy. I zobaczcie, mamy snajpereczkę i mamy zwykłego gnata też. No nareszcie. Jeszcze tylko jedno miejsce na łuk
I będzie cacy. I będzie cacy. Dobra. Udało nam się, słuchajcie, to zrobić. Więc jest spoko. No mamy niestety jeszcze jedno miejsce niedostępne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy oczywiście, jak widzicie, zioła. Mamy też alkohol. Możemy go stworzyć. A jak dam zużyj i zamknij. O, się tutaj rozmazało. No, to teraz nawet sobie przy snajperce nie postrzelamy. Dobra, słuchajcie, ale my na dzisiaj będziemy sobie kończyć. W następnym odcinku pociśniemy sobie dalej fabułę. Tutaj mamy dostępną misję dla Mary, bo widzę, że Tom dla pana pastora zrobiliśmy, więc jest ok. Tu jest jeszcze jakaś misja dla Klacz Nixon. Tu jest w ogóle jakiś komiks kolekcjonerski, nie zauważyłem. Tu mamy jakiś pościg kultu, ale to są te poboczne. Więc słuchajcie, trochę tego jest, natomiast na pewno pociśniemy sobie zadanie z Mary. To jestem tego w 100% pewny. No, dobra, ale słuchajcie, my słyszymy się oczywiście w następnym odcinku. W ogóle zobaczcie, mamy jednego zwerowanego specjalistę, 7 z 52 wypełnionych misji, 1 z 7 wyzwolonych posterunków i 2 z 14 zniszczonych własności kultu, więc trochę tego jeszcze tutaj na pewno jest i trochę będzie trzeba poogarniać. Także słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. My słyszymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Także cóż, dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Thank you.